Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska i kolejna część naszego programu. Ze mną w studio Stanisław Janecki, publicysta sieci. Dzień dobry. I będziemy zastanawiać się, co dobrego przyniesie nam ten 2018 rok. Wiemy już, że noc sylwestrowa była nieciekawa dla tych z posłów, których biura poselskie zaatakowano. I to jest właściwie taki niedobry początek tego roku, ale dużo jeszcze przed nami, zmiany 6 stycznia, między innymi rekonstrukcja rządu zaplanowana. Te mazanie farbą czy zaklejanie zamków to taki, powiedziałbym, olsenowski terroryzm w sensie gangu Olsena. Oczywiście nie bagatelizowałbym takich rzeczy, bo to zawsze może się przerodzić w namawianie kolejnych adeptów takich zabaw do jeszcze gorszych zachowań, ale to jest wyraz bezradności oczywiście, że no, nie wiem co zrobić, to pomarzę drzwi albo pozaklejam zamki. A kto za tym stoi, pozaklejam politycy zamki. Opozycji? Jest tyle w mediach społecznościowych takich aktów agresji wynikających z bezsilności, takich, że no napluję na niego. Już nie wiem, co kopnę go w kostkę albo coś takiego zrobię. Czyli takiego pogrążania się w niemocy, które wywołuje taką prymitywną agresję, no bo to nie jest ani jakoś specjalnie przemyślane, to jest na zasadzie takiego odruchu, no zemszczę się w ten sposób, takie klasyczne, no znane osoby, było głośno parę miesięcy temu, tam rysowały sąsiadowi samochód, bo za blisko stawał w podziemnym garażu, no to jest tego typu. W stosunku do Prawa i Sprawiedliwości. Hejterów w sieci jest rzeczywiście sporo. W stosunku do Prawa i Sprawiedliwości to narasta i to jest niedobre w tym sensie, że w polityce agresja zawsze znajduje jakieś radykalne ujście. Że to nie jest tak, bo polityka jest tak traktowana, że jak nie ma jakiegoś rozwiązania radykalnego, to napięcie jest destrukcyjne dla tych, którzy się napinają, że tak powiem. W związku z tym od czasu do czasu następuje jakiś wybuch i w tym sensie to jest niebezpieczne, bo może kogoś popchnąć do czegoś znacznie radykalniejszego, chociaż te wszystkie czyny rozpatrywane oddzielnie są właśnie takim sztubackim wyrazem bezradności. No ale zastanawiam się, czy coś się zmieniło w ostatnim czasie, czy to samo spalenie pod Pałacem Kultury i Nauki było też jakimś dowodem na to, że coś się zmienia, że dzieje się coś niedobrego i że to jest właśnie ten przełom i to ujście agresji teraz właśnie znajduje to spalenie bym w ogóle oddzielił, bo problemy ludzi z depresją są tak skomplikowane, że żadna polityka i żaden manifest, który pan Piotr Szczęsny zostawił, tego nie wytłumaczy po prostu. To pozornie może się wydawać racjonalne, a motywacje mogą być tak wielorakie, że więc to bym zupełnie oddzielił od tego. Natomiast myślę, że jest przekonanie, że ta władza nie da się łatwo usunąć. W takim sensie, że pokrzyczymy na ulicach, pokrzyczą w Parlamencie Europejskim i oni zaraz odejdą, a my wygramy wybory. No ale na tych drzwiach było właśnie napisane, to wy macie krew na rękach, odpowiadacie za śmierć tego człowieka. No tak, no to gdyby każdego samobójcę, a jest ich parę tysięcy w Polsce, w ten sposób traktować, to każdą władzę można by tak przyszpilić, ale to jest prostactwo po prostu. No co z tego? Ktoś napisze manifest miłosny, zostawiając list pożegnalny, a ktoś napisze manifest polityczny. To absolutnie nic nie znaczy. Trzeba być kompletnie ślepym na przyczyny samobójstw, żeby to w ten sposób uogólniać. Ale chciałbym jeszcze o drugim czynniku, który może decydować o tej frustracji pogłębiającej się, to jest słabość opozycji. To znaczy te rozłamy w Nowoczesnej. Nowoczesna to nie jest żadna wielka potęga, ale tam paru ludzi, sił i grup interesów zainwestowało w nią jako coś nowego. Grzegorz Schetyna, który właściwie nie wiadomo z kim walczy, z własnym cieniem, z kimś, że ludzie już stracili przekonanie, że oni są do czegoś zdolni. Nawet ci sympatycy medialni opozycji już tak jęczą na widok Grzegorza Schetyny, Platformy, Ryszarda Petru, Katarzyny Lubnauer i tych wszystkich mniejszych ugrupowań od partii Razem poczynając, że
w nich już nie ma zagroż wiary w to, że są w stanie coś zrobić. Nie mają już za kim stanąć, więc po prostu ujście ma agresję. Agresja, no tak, tak, bo totalna frustracja. Tak jakby totalna frustracja, zamiast totalna opozycja. Się zabrać za jakąś robotę, bo na czym polega problem w polityce? W polityce osiąga się efekty tak zwaną pracą organiczną, tylko w Polsce nikomu się tego nie chce. W Polsce jest mnóstwo krzykaczy wiecowych, czyli takich małych leninków, którzy chcieliby od razu stawać na czele rewolucji, tylko zapominają, że tego Lenina to wykreował niemiecki wywiad i sztab generalny, który dał mu pieniądze, i to nie był żaden przypadek, że się pojawił jakiś krzykacz i zrobił rewolucję. Tak samo jak te różne rewolucje, które się dzieją, działy w krajach arabskich. My wciąż nie wiemy, ile sił tam działało, czyje służby, Iran w tej chwili. Ja też nie mam pewności, czy Rosja tam nie miesza. Oczywiście tyle lat dławienia wolności w kraju, który tam za czasów szacha Rezy Pachlewiego mają swoje wady, ale jak się popatrzy na zdjęcia z lat 60., to ulica Teheranu wygląda jak zachodniego miasta i dziewczyny w normalnych strojach europejskich, i ludzie zaczęli tęsknić trochę za tamtą wolnością, właśnie wracając do tych rzeczy, ale do końca nie wiem, kto tam tym manipuluje, więc zawsze jest tak, że jakieś siły sobie chcą coś ugrać poza tym, co jest spontaniczne. A jakim przywódcą i jakiego rodzaju przywódcą będzie Mateusz Morawiecki? 2018 rok to jest ten, który sprawdzi realne jego działania. Jutro pierwsza ważna, taka z ważniejszych rozmów z premierem Węgier Viktorem Orbanem. No i następne niedługo. Komisja Europejska, no takie porządne starcie z premierem Mateuszem Morawieckim. No i rekonstrukcja rządu. Kto powinien ulec tej rekonstrukcji, o tak powiedzmy? Jeśli chodzi o ten aspekt europejski, to nie jest prosta sprawa, dlatego że opcja, jaką reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, nigdy nie ma dobrej prasy, dobrej opinii. Środowiska naukowe, kulturalne, dziennikarskie zawsze ją obsadzają w roli czarnego luda po prostu. I to niezależnie od tego, kto by rządził tam. Wydawało się, że Sebastianowi Kurcowi trochę się uda z Partią Wolnościową, ale już wychodzi. A próbował być miły, grzeczny, bo mówią, że jakbyście byli grzeczni, to wszystko by się... Tak, młody. 31 lat, no taki właśnie. Gwiazda polityki europejskiej. Się. Ale już to wszystko wyłazi. W związku z tym, no jest niestety ten taki paradygmat lewicowo-liberalny. Nie da żyć nikomu innemu i to jest ogromna sprawa. Ja myślę, że pan premier Morawiecki ma do zbudowania cały aparat takiego tworzenia wizerunku Polski na zewnątrz i prostowania tego, co się dzieje. Oczywiście tych wszystkich kłamstw medialnych się nie wyprostuje, natomiast można docierać do środowisk akademickich, do opiniotwórczych. Cały aparat, właśnie, co to jest? Czy to działało do tej pory, czy trzeba go zmienić? To coś, nie Instytut Mickiewicza w takim sensie, jak on odpowiada za politykę kulturalną Polski na zewnątrz, on tam różne nitki w sobie skupia, ale coś na wzór Instytutu Mickiewicza. To musiałoby być tak rozbudowane. Popatrzmy, jak... No, Polska Fundacja Narodowa. To jest wszystko mikro. Ja patrzę na przykład na działania Niemiec. MSZ poprzez niemieckie media. Niemieckie media są karne, więc im jest łatwo. MSZ coś powie, media realizują, także te w Polsce, na Węgrzech czy gdziekolwiek. Natomiast w Polsce to jest zawsze kłopot, a wręcz przeciwnie. Ale w Niemczech, oprócz mediów, które są na każde skinienie Urzędu Kanclerskiego i MSZ-u, są wszystkie fundacje, bardzo silne finansowo niemieckie, są państwowe telewizje, które prowadzą politykę kulturalną na zewnątrz, ocieplającą wizerunek Niemców w związku z II wojną światową, bezmiarem tych zbrodni. Są wpływy nieformalne poprzez zapraszanie bardzo opiniotwórczych ludzi z wykładami, udzielanie im grantów itd., itd. Jak to wszystko policzyć, to się sumuje do miliardów euro. I za te miliardy euro uzyskuje się jakiś efekt po latach. My też nie musimy mieć złudzeń żadnych, że to się uda bardzo szybko, ale jeśli nie zbudujemy takiej machiny, ona jest potrzebna nie tylko wtedy, kiedy są konkretne bardzo problemy, ale ona jest zawsze potrzebna. A Ministerstwo Spraw Zagranicznych ile może zrobić? Ministerstwo samo w sobie może niewiele, dlatego że na poziomie dyplomatycznym to wszyscy wiedzą. Nie ma, przepraszam bardzo, idiotów w MSZ-ach,
państw członkowskich Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych, mimo tych dziwnych czasem komunikatów, które na konferencjach rzeczniczki Departamentu Stanu się pojawiają, czy jakichś enuncjacji, że tam demokracją i praworządnością w Polsce się zajmują, to jest rytualne. Natomiast oni wszystko wiedzą. Na poziomie dyplomatycznym to nie jest problem, bo ambasady działają, wywiady działają, białe wywiady działają i oni mają mniej więcej prawdziwy obraz, więc dyplomacja to jest najmniejsze zmartwienie. Oczywiście dyplomacja szachruje, no bo uważa, czasem udaje, że ma taki obraz jak w gazetach, żeby po prostu mieć... A Witold Waszczykowski sprawdził się w swojej roli, czy nie? Witold Waszczykowski chyba robił wszystko, co mógł. Czasem za dużo mówił, bo dyplomata nie powinien tyle mówić, ale oceniłbym go o niebo lepiej od Radka Sikorskiego jednak. O niebo lepiej po prostu, bo to był bufon, który po prostu rozpowszechniał mit własnego geniuszu, a nie prowadził polską politykę. Bo to nawet jego ostatnie tweety to po prostu pokazują jego prawdziwą twarz. A Grzegorz Schetyna się dopiero uczył, a Witold Waszczykowski jest jednak zawodowym dyplomatą, on się nie wziął z Księżyca, tylko pracował na placówkach w MSZ-cie, w różnych departamentach, więc to jest zawodowiec. Utrzyma się na stanowisku? Ta przewaga. Może się nie utrzymać z powodów jakby niemerytorycznych, dlatego że zawsze jest taka wiara, że jak przyjdzie nowy człowiek i się spotka z tymi samymi ludźmi, z którymi ten poprzedni się spotykał, to on im przekaże jakąś nową wiedzę. No oczywiście to jest absurd, bo jak mówiłem, oni wszystko wiedzą, jak no, Marek Belka i Ryszard Petru to prorocy są, obaj powiedzieli, wszyscy wszystko wiedzą. To jest poniekąd prawda, tylko nie wszyscy chcą w dobrej wierze tę wiedzę wykorzystywać. Odpowiedzialności tu akurat w tym wypadku. Bardzo często zmiany w rządzie mają mieć taki charakter. Oczywiście są takie dziedziny, gdzie trzeba zmienić, bo nie ma efektów, jeśli ktoś dwa lata się przygotowuje, ale ja byłbym dość surowy dla pana wicepremiera, ministra nauki, Jarosława Gowina. No, dwa lata się ustawa. Przymierzać do... 2.0. Jaka wielka? No przecież tam nic wielkiego nie ma w tej ustawie, a poza tym, kiedy ona wejdzie w życie? Okej, nawet przyjmijmy, że ona wchodzi w życie. Mogę się zgodzić. Niech będzie cokolwiek, byleby było. No ale przecież nic się nie dzieje w gruncie rzeczy. Parę takich kierunkowych no, ale umów, czy to realne, że wicepremier traci stanowisko? Oczywiście, że nierealne. No właśnie. Ale dlaczego przywołuję ten przykład? Że to przecież są... W polityce nie ma tak jednoznacznych kryteriów merytorycznych. Czasem trzeba kogoś wymienić z powodów niemerytorycznych, na przykład wizerunkowych, albo po to, żeby dać komuś sygnał, no dobrze, już chcę zacząć ten nowy rozdział, chcę coś zrobić. A często jest tak, że ograniczenia są ustawowe, jak w wypadku na przykład Mieszkania Plus. Bo jak się rozmawia... No, dzisiaj tam czytałam w różnych gazetach, że akurat Andrzej Adamczyk ma zostać na stanowisku. No bo to jest ten problem, że jeśli się znajdzie problem w ustawie, a nie w działaniach ministra i ustawa uniemożliwia rozbuchanie no tego programu, ministra. No to nie można się czepiać ministra, że on nie potrafi tego zrobić i w wielu wypadkach też tak jest, ale bywa tak, że ministrowie dają pretekst do tego, bo się nie starają. A są też tacy, którzy nie dają pretekstu. No, i zawsze jest tak, że rząd jest pewną wypadkową interesów i możliwości. I jeśli te interesy zbyt mocno nie rozczłonkowują Rady Ministrów i nie tworzą takich udzielnych księstw, to jest łatwiej rządzić. Ale przecież zwykle to w ogóle nie zależy od ministrów. To jest na poziomie, do którego dostęp ma premier, z rzadka wicepremierzy, więc nie ma co też zakłamywać rzeczywistości, że jak się kogoś tam przesunie z jednego miejsca na drugie, to się wszystko zmieni. No w różnych rządach. W Niemczech też się przesuwało. Wolfgang Schäuble, obecny szef marszałek Bundestagu, czy przewodniczący Bundestagu, był świetnym ministrem spraw wewnętrznych, by potem być równie świetnym aż do czasu po wyborach ostatnich 24 września ministrem finansów, więc to nie są rzeczy takie oczywiste. Polityk musi być silny z czymś, czego nie nazwę, bo jest jeszcze dzień. Czy to będzie dobry rok dla Polski, tak już ostatnim zdaniem? Dobry czy zły? W sensie gospodarczym będzie dobry, i natomiast w sensie poziomu ataków na Polskę nie będzie dobrym i to będzie nam wciąż psuć robotę. Wierzę tylko w to, że inwestorzy, bo o nich głównie chodzi, sytuacja złotego jakby to potwierdzała,
patrzą na zupełnie inne czynniki niż to, co się pojawia w gazetach. I tym optymistycznym akcentem zakończymy tę rozmowę. Stanisław Janecki, publicysta sieci, Polityce.pl. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę w tej części naszego programu. Za chwilę kolejna część. Zapraszam.